spektakl teatralny Być jak Elizabeth Taylor. Dom Muzyki Bielskiego Centrum Kultury, 12 lutego, godzina 18. Spektakl o najsłynniejszej parze w dziejach Hollywood, Elizabeth Taylor i Richardzie Bartonie. To próba analizy związku, w którym namiętność miesza się z zazdrością i lękiem przed odrzuceniem. Przywołane postaci dwójki niezwykłych aktorów, Elizabeth Taylor i Richarda Bartona, pary, która na stałe weszła do kanonu światowej klasyki filmowej, to możliwość przyjrzenia się życiu sławnych ludzi, którzy do dzisiaj budzą podziw i fascynują rzesze wielbicieli na całym świecie. Nowy Jork, rok 1976. Akcja spektaklu rozpoczyna się w słynnym hotelu The New York Palace, w którym mieszka wybitny psycholog i terapeuta Tony Slowers. Późną nocą odwiedza go niespodziewanie jego wieloletnia pacjentka Elizabeth Taylor. Chwilę po niej zjawia się jej mąż Richard Barton. To jeden z najdramatyczniejszych wieczorów najsłynniejszej pary w dziejach Hollywood. Po swoim drugim spektakularnym małżeństwie postanawiają się ponownie rozstać. Spektakl teatralny Być jak Elizabeth Taylor. Dom Muzyki Bielskiego Centrum Kultury, 12 lutego, godzina 18. Bilety już do nabycia.